czy ta nauka jest zgodna z Ewangelią. O! Wieprzowiną mi zalatuje, idziesz do piekła. Każdą taką naukę od razu rozpoznajecie. Chociażby była uporządkowana, sama w sobie, ładna, miała charakter jak dobry, oszukany spirytus. Etykietę by miała, banderolę by miała. To my to w ogóle nie zwracamy na to uwagi, tylko bierzemy naszą starą Biblię, otwieramy i sprawdzamy. Jeśli na przykład w teorii wychowania przyjmiemy, że dziecko musi mieć zawsze pozytywne bodźce, to co zrobi Edek? Wyślę rodziców w kosmos. Kogo wychowamy w ten sposób? Kosmonautów, bardzo dobrze. To jest efekt wychowania na Biblii, że jeśli Edek miał powiedziane grzeczność, przepraszanie, ustępowanie, gotowość służby, taki Edek wyrasta. Wystarczy daną naukę, którą słyszysz, do której cię ktoś zachęca w piękny sposób, pięknymi słowami. Wystarczy ją sprawdzić ze Słowem Bożym, czy jest zgodna. Własną ścieżkę wybierz, idź pod prąd, na szerokiej drodze bije czar ci swą, za ślepymi pójdziesz, padniesz w dół. Przeniesiemy się do Orlando. Poproszę mój Facebook. Też Floryda, nie Pensacola, gdzie spędziliśmy trochę czasu, tylko trochę bardziej na południe. Tam też jest dobry biblijny kościół, z którego spotkaliśmy ludzi na konferencji, tej mega konferencji kreacjonistycznej. Zajmują się tą służbą wśród dzieci, służbą, by propagować kreacjonizm dla dzieci, na poziomie dzieci i też przez dzieci. Nie? Ciekawa rzecz, bo wydaje nam się, że ludzie tracą wiarę gdzieś w tym zderzeniu z ateistyczną, fałszywą nauką. O, nauką to w cudzysłowie, nie? Propagandą, która się stroi w piórka naukowości, bo to jest przecież religia, która się tak nazywa. Ewolucjonizm to religia i to trzeba o tym pamiętać. Tu są tylko sprawy związane z jakąś ideologią i przekonaniem jakiejś części ludzi, że tak było, a nie kwestią naukowego dowodu i badań. Zresztą to jest akurat niemożliwe w tym obszarze. I nam się wydaje, że to gdzieś w takim dojrzałym wieku się dzieje. Gdzieś na studiach, czy no tak jeszcze nawet później. Nie. Okazuje się, że najwięcej ludzi z tych takich kościelnych kręgów traci wiarę gdzieś w okolicach liceum, a spora część jeszcze wcześniej, gimnazjum i późna podstawówka. Dlatego też ta służba jest bardzo ważna, ale to taka dygresja, bo wiem, że niektórzy z was są zainteresowani, żeby się włączyć też w tę służbę, czy ją tutaj na teren Polski w jakiś sposób to samo robić w Polsce, ale kiedy pisałem o tych różnicach na Facebooku, że wystarczy przejść się ulicą, by zobaczyć, czy znajdujemy się w społeczeństwie chrześcijańskim, czyli takim, gdzie ton nadają nowonarodzeni ludzie, czy w społeczeństwie pogańskim, które nawet może dzisiaj jest taka moda nazywanie go, tego społeczeństwa postchrześcijańskim. Nie? Tak to socjologowie nazywają te społeczeństwa, gdzie już tylko stoją budynki kościelne, gdzie ludzie jeszcze może niektórzy chodzą do kościołów, ale na pewno ludzie odrodzeni duchowo nie stanowią, nie nadają klimatu temu narodowi. Zobaczcie, są jak gdyby dwa rodzaje ludzi. Tutaj jest mowa o społeczeństwie tym, czy o chrześcijanach. O nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom. I jest też opis nienarodzonych ludzi, bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości, rozmaitym rozkoszom. I zobaczcie ta końcówka. Żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Jeśli społeczeństwo składa się z ludzi nieodrodzonych, tak będzie wyglądała ulica tego miasta. Tak będzie wyglądała ulica tego narodu. Tak będzie wyglądała ulica tego państwa, składająca się z takich ludzi. I tu się pojawił komentarz właśnie Polaków, którzy wyjechali do Orlando. Jednak mogę
poświadczyć, że naprawdę duch tych ludzi i ich kultura w sklepach, urzędach, na ulicach, czy też pomaganie innym jest absolutnie niesamowita. Właśnie wczoraj analizowaliśmy, że pomimo tłumów latem na plażach czy w parkach, nigdzie nie byliśmy świadkami nawet kłótni czy przekleństw. Nigdzie. Przy tłumach ludzi. Wygłupów jakiejś młodzieży też nie. O czymś to mówi, prawda? Kultura przepraszania i empatii jest podstawą relacji. Podstawą relacji. Oczywiście przecież większość ludzi w Ameryce to nieodrodzeni, ale dalej. Wierzący wiodą prym, a kultura, która została wpojona przez większość wierzących, dalej oddziaływuje na niewierzących. Uniżenie jeden przed drugim. Czy czytacie to? Uniżenie jeden przed drugim. I ta serdeczność. Dlatego myśmy wyjechali z Polski z dziećmi. Nie? To akurat smutne zakończenie tego wpisu, ale chciałem, żebyśmy pamiętali tam jako zastosowanie tego wersetu z Tytusa, to chciałem podkreślić, że żyjąc w tym nastroju, który nam nasze otoczenie, że tak powiem, garściami podsyła, żeby nie być nienawidzącym i nienawidzieć siebie nawzajem. Żyjąc w tym nastroju, które ciało często nam podsyła, różne okoliczności i tak dalej, to jest nasza taka pierwsza z brzegu, czyli z ciała, z tego starego, grzesznego życia, podpowiedź, żeby reagować na okoliczności. Jeśli temu ulegamy, to nie niesiemy temu narodowi świadectwa na ulicy, bo nie każdy ma takie zdolności czy okazje, tak jak śpiewamy w tej piosence, podejdź śmiało i powiedz, tam na ulicy, gdy idziesz ulicą, gdy jesteś wśród ludzi, to powiedz śmiało, że ich kocham i tak dalej. Nie? To nie zawsze będziemy, idąc ulicą, spiesząc się gdzieś, będziemy mogli to zrobić. Oczywiście, jeśli jest okazja, to róbmy to. Ale mając uśmiech na twarzy, mając radość serca na twarzy, my już niesiemy odmianę temu narodowi. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Uwiedzeni obudą kłamców naznaczonych w sumieniu piętnem występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem. Bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. Albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. Gdy tego będziesz braci nauczał, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wykarmionym na słowach wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. A pospolitych i babskich baśni unikaj, ćwicz się natomiast w pobożności. Albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek. Pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Prawdziwa to mowa i warta chętnego przyjęcia, gdyż trudzimy się i walczymy dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. To głoś i tego nauczaj. Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. Oto się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają. Pierwszy werset. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Co mamy na temat porządku i uporządkowania swojego życia tutaj? Ciekawe słowo jest wyraźnie. Wyraźnie mówi, że Bóg nie oczekuje od nas czegoś, czego my nie wiemy, czego On od nas oczekuje. Że ten porządek, to wiecie, nie jest za górami, za lasami,
i gdzieś w jakiś tajemny szyfr go tam zasłania i my tak, no, chcielibyśmy, ale nie możemy. Duch wyraźnie mówi. Duch Święty wyraźnie mówi. To jest jego cecha. Nie niewyraźnie, tylko wyraźnie. Problemem może być tylko jedno. Słuchanie. Nie nadawanie w tym procesie komunikacyjnym jest problemem. Tylko słuchanie. Ucho i wola chętna do wykonywania. Pamiętacie ten tekst, który często w ewangelizacji się pojawia. Jeśli kto posłyszy i drzwi otworzy, nie, nie jest problem ze stukaniem. Ludzie nie oddalają się od Boga dlatego, że nie ma wiedzy o Nim. Czy On nie działa w świecie. Tylko jeśli kto usłyszy, czy chce usłyszeć. Jeśli kto ma uszy do słuchania. Zobaczcie, Jezus, kiedy mówił jeszcze, będąc na ziemi, jeszcze przed zesłaniem Ducha Świętego, to często się ta fraza pojawiała. Jeśli kto ma uszy do słuchania, bo Duch wyraźnie mówi. Pierwsza rzecz, Boży porządek, Boże zasady są jasno formułowane. Jeśli ktoś wam opowiada jakieś tajemne mądrości i nie potraficie tego nawet zrozumieć, to nie są Boże rzeczy. W jednym z listów do Tiatyry w Księdze Objawienia jest tam właśnie coś takiego, że takie szatańskie, że jakieś głębie takie. Nie. Duch mówi wyraźnie. Wyraźnie to co to znaczy? Prosto, w sposób możliwy do przyjęcia, nie? Że słuchacz może na to odpowiedzieć. Inny przykład to z tą trąbą, którą apostoł Paweł mówi do tych charyzmatyków, nie? Koryńskich. Że jeśli by trąba do boju grała niewyraźnie, to kto by ruszył? Do czego by się to przydało? Jeśli Bóg mówi, to mówi wyraźnie. Nie mówię w jaki sposób. Nie chcę ograniczać tylko do komunikacji Boga z nami przez Słowo Boże. Bo jeszcze Bóg przez nasze myśli, przez różne doświadczenia. Ale kiedy mówi, mówi wyraźnie. Ale zaraz dalej, zobaczcie. Duch mówi wyraźnie, że w późniejszych czasach co się stanie? Odstąpią, czyli byli przy czymś, ale pójdą gdzie indziej. I od czego odstąpią? Odstąpią od wiary. Tutaj trzeba już zastosować interpretację, czyli zdefiniować słowo. Co ono znaczy? No bo każdy widzi słowo wiara, ale teraz co ono znaczy? Czy chodzi o zaufanie, czyli my mamy wiarę do Boga, w sensie ufamy Mu, czy chodzi o to, co Bóg nam dał do wierzenia, czyli o objawienie, w które mamy uwierzyć. Objawienie Jego woli, w które mamy uwierzyć. To jest pytanie interpretacyjne. Pewna podpowiedź znajduje się, zobaczcie, w wersecie 6, gdzie znowu jest ta wiara, ale tym razem w towarzystwie słowa. Słowo. Słowo wiary. Mając tę podpowiedź, tę pomoc, którą interpretację byście wybrali. Czy odstąpią od wiary. Chodzi o postawę ufania Bogu, czy takiej no, pozytywną postawę do Boga, czy chodzi właśnie o depozyt wiary, o słowo wiary, o Biblię inaczej mówiąc, żeby tu czasem ktoś nie pomyślał, że w depozycie wiary siedzi jakiś święty Oleksy. Aleksy? Jak to jest? Obaj są święci, nie? Jeden jest sługą Bożym już, a drugi jest święty, nie? Tu chodzi o czyste słowo Boże, bez żadnych ludzkich dodatków. Oczywiste to jest. Czyli Duch mówi wyraźnie, a część ludzi, szczególnie w czasach ostatecznych, to zlekceważy. Zlekceważy słowo Boga. To jest, zobaczcie, jedna z podstawowych przyczyn braku porządku. Braku Bożego porządku. Bo jeśli nauczyciele w kościołach zrobią krok do tyłu, czy krok w bok, jeśli chodzi o wierność Pismu Świętemu, wierność depozytowi wiary, wierność objawieniu,
które Bóg nam dał, to wtedy kolejnym skutkiem tego będzie odejście do tyłu, już nie o jeden, ale o dwa kroki, nie o jeden w bok, ale o dwa, albo trzy, albo jeszcze dalej poszczególnych ludzi w Kościele, czyli całych kościołów i tak dalej, nie? Także to chciałem, żeby zostało jaka taka pierwsza lekcja, jeśli chodzi o Boży porządek. Mamy objawienie tego, czego Bóg od nas chce. To jest wyraźne objawienie, to jest jasne objawienie, także my możemy je odczytać. To nie jest tajemne, zakryte i tylko dla jakichś, wiecie, mnichów, którzy tam po 30 latach wykrzykną Eureka i zrozumieją to. Bo inaczej byłoby to bezużyteczne w praktycznym życiu. Duch wyraźnie mówi. A jeśli tego nie ma w naszym życiu, to problem, że my albo nie słuchamy, albo odstąpiliśmy od tego, co jest depozytem wiary. I wymyśliliśmy w to miejsce jakiś wynalazek, jakąś swoją mądrość. Część z nas jest po kontakcie z innymi chrześcijanami. No to wy jesteście pełni wynalazków. Znaczy ja nie mówię, żeście je przyjęli, no nie, nie. To tak, że tak powiem, takim no, oskarżycielem nie jestem. Ale byliście świadkami. Widzieliście dziesiątki, jeśli nie setki ludzkich wynalazków w miejsce Słowa Bożego. W miejsce Słowa Bożego, które jest proste i jasne. Dam przykład, żeby nie być gołosłowny. Co jest zasadą podstawową wychowania dzieci? Mówię już o pragmatyce. Każdy nauczyciel to powtórzy. Konsekwencja! Konsekwencja. Czyli mówię, słuchaj Jasiu. No nie, może wezmę. Słuchaj Edek, sprawa jest taka. Źle zrobiłeś. Jak zrobisz jeszcze raz, to lecisz w kosmos. Nie? No i tu wstaw właściwe. Edek robi to jeszcze raz, oczywiście, no bo taki jest Edek. I co się w tym momencie dzieje? Jak zrobisz to jeszcze raz? O, właśnie. Tego byliście świadkami. To jest jeden z podstawowych błędów, grzechów kościołów dzisiaj. Kogo wychowamy w ten sposób? Kosmonautów. Kosmonautów, bardzo dobrze. Jeśli będziemy konsekwentni. Ale to tylko przykład. Co się dzieje, jeśli zamiast Bożego Słowa, które jest jasne w sprawach wychowania, jasne w znaczeniu konsekwencji, dyscypliny. Społeczeństwo amerykańskie, które pokazywałem ten efekt z Florydy, gdzie wiecie, no niby taka światowość, gdzie plaże, gdzie ludzie przychodzą po rozrywkę, a tam ani przekleństwa jednego oni nie słyszą przez cały dzień. Rozumiecie to? To jest efekt wychowania na Biblii, że jeśli Edek miał powiedziane, że jeśli raz to jeszcze zrobi, to stanie się to i to, to on wie, że się stało. On wie, że tak będzie. I on później uczy się właściwego życia, właściwych relacji do ludzi, grzeczność, przepraszanie, ustępowanie, gotowość służby. Taki Edek wyrasta. Co wyrasta z większości dzieci w kościołach, w chrześcijańskich rodzinach? To sobie nie będę opowiadał, bo toście widzieli. A Duch wyraźnie mówi. Bóg zawsze mówi wyraźnie. Bo inaczej, jak trąba nie zagra wyraźnie, to gdzie masz iść? Do czego to jest sygnał? Ale niektórzy zatwardzą serca i uszy, a niektórzy odejdą od tego, co kiedyś przyjmowali. Odstąpią niektórzy i zobaczcie, bo to jest odejść od czegoś i do czegoś. Do czego odejdą? Do duchów diabelskich. Do jakich? I oczywiście wiemy, że to są duchy diabelskie, no nie anielskie. No, anielskie, ale troszeczkę inaczej. Tak jak to Gazeta Wyborcza mu opisała kiedyś, że no jest uczciwy, trochę inaczej. To jest bardzo ważne słowo, jeśli chodzi o Boży porządek. Czym się charakteryzuje zwodzenie? Czy kiedyś ktoś z was zjadł truciznę? Na przykład napił się denaturatu z taką trupią czaszką, jeszcze za komuny były takie trupie czaszki na denaturacie i jakieś i tak dalej. Niektórzy to pili. Mówił, takie sine nosy później mieli, podobno się to tam gromadziło. Nie znam się na tych anatomicznych szczegółach, ale to były wyjątki. Czy ktoś z was napił się denaturatu z takiej butelki? Raczej nie. Ale nie pytam ilu z was, bo żyjecie i widzicie, ilu oślepło, pijąc bezbarwny,
dobrze smakujący i pachnący, łatwo spływający metyl. Człowiek nie jest w stanie tego rozróżnić. Dopiero na hasło pijmy, bo się ściemnia, to już wie, ale to jest za późno. Jeśli nie masz chemicznych zdolności analizy, co pijesz, to jak wiemy, nawet 5 tych, jak to się nazywa, banderol. Pamiętacie, afera z czeskim spirytusem, afera taka, śmaka i owaka. Podrabiają wszystkie wódki już, jakie tam gdzieś są. Wszystkie mają ładnie naklejone, że to jest gwarantowane, nie ma tam sprawy i tak dalej. Jeśli ktoś wierzy fałszywym zapewnieniom, to po nim, to się ściemni. Musimy przeprowadzić albo analizę chemiczną, musimy mieć aparat tej analizy, albo być pewni źródła, gdzie kupujemy. Od kogo? Najlepiej personalnie. I apostoł Paweł tak samo o tym mówi. Tu mówi, odstąpią od wiary, wyraźnie sprecyzowanej w Słowie Bożym. Mamy sprawdzian. Wystarczy daną naukę, którą słyszysz, do której cię ktoś zachęca w piękny sposób, pięknymi słowami. Wystarczy ją sprawdzić ze Słowem Bożym, czy jest zgodna. Jeśli nie, to w kosmos, jak Edka. Bez najmniejszego zawahania. Paweł też mówi o pewnym źródle. Mówi, wiesz, od kogo się nauczyłeś. Wiesz, kogo słuchasz. To często mówię, szczególnie młodym ludziom, którzy przychodzą do mnie z przeróżnymi nauczaniami z internetu. Co ty, ja będę wszystkich komentował, wszystkich wysłuchiwał i będę im robił te, że tak powiem, no tak, tego możesz słuchać albo tego nie? Nie, nie zamierzam tego robić. Dzisiaj rzeczywiście jest dostępnych nieskończenie wiele nauczeń w internecie, ale ty musisz wiedzieć, kogo słuchasz. Czy ten człowiek dał świadectwo wierności Słowu Bożemu? Czy jego życie jest życiem człowieka man of integrity, czyli człowieka prawego albo porządnego? Jeśli to wszystko prześwietliłeś, to słuchaj. A jak nie, to uważaj. Wtedy szczególnie uważaj. Każdy, kto trochę liznął logiki matematycznej, to wie, jak najlepiej sprawdzać system. Filozofów też chyba tego uczą, że dana teoria pięknie funkcjonuje, jeśli wejdziesz do środka i tam już się poruszasz po jej szczegółowych rozwiązaniach i zagadnieniach. To jest pięknie. Wszystko się składa, pasuje, można w książkach rysować te konie, które tam, wiecie, z myszy powstały, czy z czego tam te konie. No te fałszywe obrazy. W każdej książce jeszcze do biologii znajdziecie tego konia, ale to jest, słyszałem, fałszywe, nie? No, że zapis kopalny w ogóle nie przystaje do tego, co jest tam przedstawiane, że jakby kolejność nie jest zachowana. A że to jest ogólnie z tych bzdur, można tak powiedzieć, ale w każdej książce do biologii, nawet na studiach wyższych, znajdziecie to jako dowód i potwierdzenie. Oczywiście później papież wyjdzie i powie, że ewolucja jest faktem i nieco wy tutaj podskakujecie z tą Biblią. Jakie genezis? Co to, Bóg jakiś szaman z czarodziejską różdżką? Nie, miliardy lat. To jest dopiero prawdziwy Bóg. Żeby rozpoznać fałszywość jakiejś teorii, najprościej jest zobaczyć jej założenia wstępne. Każda teoria przyjmuje jakieś założenia wstępne. Coś jest na początku, coś autor przyjmuje. I on sobie tak to przyjmie, oczywiście, żeby później mu w środku hulało. Czyli jeśli my wejdziemy w środek, to tam wszystko hula. Ale jakie on przyjął założenia wstępne? Sprawdź założenia wstępne, jakie ten autor przyjął. Jeśli na przykład w teorii wychowania przyjmiemy, że dziecko musi mieć zawsze pozytywne bodźce, to co zrobi Edek? Wyślę rodziców w kosmos. To jest oczywista prawda. Założenie jedno. Wstępne założenia i ruina na końcu, jeśli przyjmiesz tę ideologię. Ale mogłeś ją sprawdzić. Mogłeś sprawdzić założenia wstępne. No ale ktoś powie, no skąd ja wiem, czy te założenia wstępne są dobre, czy nie. Niekiedy sama logika to pokazuje. W matematyce można to obalić logiką. Ale my mamy drugi też jeszcze krok. Też zresztą stosowany w teoriach naukowych. Porównuje się te założenia wstępne, albo to się nazywa warunki brzegowe.
Czyli gdzie dana teoria, na piecu tu nie mam miejsca, gdzie dana teoria styka się z inną rzeczywistością, którą uznajemy za prawdziwą. Nie? I czy w tych obszarach ona jest zgodna z tą rzeczywistością inną, którą uznajemy za prawdziwą? Czy też już wprowadza nam niesprawdzone elementy? My co mamy? Słowa wiary. My mamy Pismo Święte. Czyli każdą naukę, chociażby była uporządkowana sama w sobie, ładna, miała charakter jak dobry, oszukany spirytus, etykietę by miała, banderolę by miała, urząd nauczycielski, CK, zapłacone, cena czyni cuda i inne, mogłaby mieć tam napisy z każdej strony. To my to w ogóle nie zwracamy na to uwagi, tylko bierzemy naszą starą Biblię, otwieramy i sprawdzamy. Zgadza się albo nie. Nie? To musimy pamiętać. Jeśli to będziemy mieli we krwi, ten zwyczaj analizowania każdej nauki z Pismem Świętym, a nawet jest jeszcze precyzyjniejszy test, jak rozpoznać zdrową naukę. No bo ktoś powie, no nie znam całej Biblii, jestem młodym chrześcijaninem. Rozpustników, mężowodników i dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce. Tu w naszym tekście, który rozważamy, mamy to, że oni odstąpili od słowa wiary, można dodać, od spisanego objawienia Bożego i przystąpili do nauk zwodniczych, nauk diabelskich. No i teraz mówię, zwykły człowiek, będąc zwodzonym przez różne fałszywe nauki, ma problem. I ten test jest, zobaczcie, prosty. To nie jest test dla jakichś wyrafinowanych teologów, absolwentów szkół biblijnych, nie wiadomo tam czego jeszcze. Nie? Ten test przedstawiony w 11 wersecie pierwszego listu do Tymoteusza, pierwszego rozdziału, jest bardzo prosty. Czy ta nauka jest zgodna z Ewangelią? Już nawet młody wierzący, niemowlę w Chrystusie, ma możliwość rozpoznawania koncepcji, czy nauk, czy teologii, które do niego docierają, czy rozpoznawania kościołów, czy rozpoznawania nauczycieli, którzy głoszą tam różne rzeczy, jeśli skonfrontuje je z prawdą Ewangelii. Czy to, co wiem o Ewangelii, to jest, da się pogodzić z tą nauką, o której on mówi. Przykładowo, jak ktoś mówi, jesteś chrześcijaninem, no tak, na nowo się narodziłeś, tak. Ale czy zostałeś ochrzczony Duchem Świętym? Ja mu powiedział, nie. Zostałem ochrzczony w Duchu Świętym. Przez samego Boga. Ojca. Kiedy zwróciłem się do Jezusa o zbawienie, Bóg Ojciec wyrwał mnie z królestwa ciemności, przeniósł do królestwa Chrystusa, ale też wziął mnie za, no może łagodnie, i zanurzył w Duchu Świętym. To On już zrobił, raz na zawsze, w momencie, kiedy się nawróciłem. I kiedy przychodzi taki delikwent i zadaje ci takie pytanie, to od razu wysyłasz go tam, gdzie Edka. Prosto i bez dwóch zdań. Ty masz test. Ty wiesz, że on fałszywie naucza. Że to jest zwodziciel. On może być ładnie opakowany. On może być bardzo radosny. On może być bardzo entuzjastyczny i przekonywujący. Nawet takie słowo charyzmatyczny jest. Ale on jest zwodzicielem. I tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, prosty test. Znasz Ewangelię, znasz jej skutki, wiesz, co się stało z tobą, kiedy znalazłeś się w Chrystusie, to prawie każdą fałszywą naukę z marszu rozpoznajesz. Czy to będzie nauka katolicka, zielonoświątkowa, adwentystyczna? O! Wieprzowiną mi zalatuje, idziesz do piekła. Każdą taką naukę od razu rozpoznajecie. Chociażby się demony
że tak powiem, dwoiły i troiły w opakowaniu ją w piękne złotka i sreberka i piórka. Jeśli rozumiesz Ewangelię, oczywiście jeśli jesteś nawrócony, i rozumiesz Ewangelię ze wszelkimi jej aspektami, to każdą fałszywą naukę z marszu łatwo rozpoznajesz. Jeśli tylko chcesz. Bo Bóg mówi wyraźnie. I Bóg daje narzędzia, żeby słuchać Jego głosu, a nie głosu wszystkich fałszywców dookoła, których będzie pełno, bo jeszcze żyjemy w tym świecie pełnym grzechu. Dlatego, jeśli chcemy, jeszcze raz powtórzę na zakończenie, mieć porządne, zintegrowane życie, to oprócz oczywiście tego fundamentu nowego nawrócenia, narodzenia, tego, o czym mówi na przykład apostoł Paweł w liście do Koryntian w 3 rozdziale, że ten fundament został położony, jest nim Chrystus. I teraz, kto na tym buduje? Ze śmieci albo ze złota? Żeby budować ze złota i z drogich kamieni. Czy mieć, wzrastać w tym uporządkowanym, harmonijnym, pięknym życiu przed Bogiem, musimy mieć instrukcję obsługi. Przewodnik. To dla inżynierów, to dla turystów. Mapę. I tym jest Słowo Boże. Nie po to ono zostało tak oczyszczone, 7-krotnie i tak dalej, na różne sposoby, żebyśmy sobie je lekceważyli i kierowali się swoimi uczuciami, swoim rozumem, swoimi koncepcjami, a nie nim. Bo wtedy idziemy na manowce, wtedy idziemy w ręce tych oszustów. Wtedy sami możemy być wynalazcami oszustw. Jeśli trzymamy się tego, jesteśmy bezpieczni. I nasze życie idzie ku harmonii, ku Bożemu porządkowi. Własną ścieżkę wybierz, idź pod prąd, na szerokiej drodze bije czarci swą za ślepymi. Pójdziesz, padniesz w dół.